Cześć kochani widzowie, witam w pierwszym tak naprawdę odcinku Scratcha, w którym zrobimy gotową grę Każde nasze spotkanie to będzie robienie jakiegoś projektu, najczęściej gry, ale czasami animacji, jakiejś aplikacji Zapraszam wszystkich, którzy interesują się programowaniem od 8 lat do 108 Zapraszam w pojedynkę jak ktoś chce, samouków, ale zapraszam też całe rodzinki które chciałyby trochę sobie wejść w świat IT i robić fajne rzeczy, którymi później będą mogli się wspólnie bawić, przy których robieniu będą mogli się świetnie bawić i którymi będą mogli się pochwalić. Świat zwariował, ale mózg zawsze warto rozwijać. Jeżeli jeszcze nie wiecie, czym jest Scratch, to zapraszam Was do. Poprzedniego materiału, w którym zrobiłem takie szybkie wprowadzenie do tego narzędzia, do tego języka programowania, do tego obrazkowego języka programowania, którym jednak trochę czytać już trzeba umieć, w którym będziemy korzystać ze struktur programistycznych, jak można powiedzieć, w dojrzałych, dorosłych językach programowania. Scratch jest świetną zabawą i świetną rozrywką. Zabawa i rozrywka to to samo, i świetnie rozwija nasze umysły i przygotowuje nas do bycia dobrymi programistami. No dobrze, zaczynajmy, nie traćmy czasu. Przechodzimy dzisiaj do gry, którą zrobimy sobie online. Pierwsze co robimy po wejściu na stronę scratch.mit.edu, to się logujemy. Jeśli się jeszcze nie zarejestrowaliśmy, to musimy to zrobić. To narzędzie darmowe, no i wtedy widzimy stwórz. I teraz twórz, tworzy nam się nowy projekt. Jak widzimy, po lewej stronie mamy tutaj możliwość programowania, komend, albo modułów, których możemy użyć. Tu będziemy je przerzucać i będziemy budować linijka po linijce nasz program, a tu zobaczymy efekt naszego programu i będziemy mogli zagrać. Pojawia nam się domyślnie pusty ekran, nazwa jakaś projektu domyślna untitled 3. To my sobie go zmienimy na pong albo może game one albo project one, project one i nazwiemy go pong ping pong, ping pong. Standardowo, najprostsza gra. Nie, może nie jest najprostsza, ale standardowo gra, która akurat w Scratchu bardzo dobrze pokazuje jego możliwości. Super. Co potrzebujemy zrobić? Oczyścimy sobie nasz projekt. Pozbędziemy się kota, którym moglibyśmy tutaj ruszać, jak go myszką złapiemy. Zaczniemy od zupełnych podstaw, od zera. Ok, mam nadzieję, że, że jesteśmy w stanie wspólnie jakby teraz zacząć. Oczywiście możecie ze mną jednocześnie programować, albo możecie najpierw obejrzeć, a później spróbować zrobić sami dokładnie to samo. Więc potrzebujemy trzech elementów w naszej grze. Potrzebujemy paletki jednej, paletki drugiej. I potrzebujemy piłki. Możemy je narysować sami i będziemy tak robić w innych projektach, pewnie też. Natomiast my skorzystamy z duszków. Z duszków, czyli postaci, czyli obiektów, czyli takich elementów naszej gry, które już tutaj mamy przygotowane. Możemy wybrać duszka, możemy go namalować, możemy niespodziankę i możemy sobie wczytać duszka, którego zrobiliśmy. My jesteśmy leniwi, więc wybierzemy wybierz duszka. I teraz potrzebujemy piłki. Mamy tu kilka piłek, jak widzicie. One też zmieniają, możemy je animować, bo one są jakby animowane. Natomiast na no teraz, czy mamy jakieś ciekawe piłki, popatrzmy, co tutaj jest. Dużo fajnych rzeczy, ale ponieważ jesteśmy y, no, leniwi albo szybko chcemy przystąpić do gry, to damy sobie piłkę pierwszą. Jest ball, prawda? Po angielsku piłka, myślę, że akurat słowo ball y, znamy wszyscy, wszyscy football, prawda? Futbol, football, football, więc y, piłkę znamy, nie będziemy zmieniać jej nazwy, ale wybierzmy sobie też y, paletki. I teraz możemy sobie zawęzić, gdybyśmy wiedzieli, może w sporcie będą te paletki. O, nie ma ich, więc weźmiemy wszystko i możemy spróbować wpisać paletka, ewentualnie padł. Mamy, zobaczcie, mamy taką paletkę. Świetnie, mamy jedną paletkę i to będzie na przykład, hmm, jak to nazwiemy? Paletka, paletka zielona niech będzie. Już po polsku, żebyśmy tutaj, a skoro mamy po polsku, to też zobaczcie, zmienię nazwę duszka tutaj, żebyśmy mieli wszystko po polsku Mamy paletkę zieloną super i potrzebujemy jeszcze jednej takiej samej paletki zobaczcie możemy też nakliknąć nakliknąć możemy też kliknąć duplikuj czyli prawym przyciskiem myszki robię duplikuj bo mi się nie chce szukać jeszcze raz Dobrze Dobrze albo i niedobrze troszkę sobie zwiększmy tutaj pomniejszymy Ekran żeby się więcej mieściło. No i potrzebujemy jakoś podstawowo ustawić, przynajmniej mniej więcej, żebyśmy widzieli, co z tymi paletkami, gdzie one będą. Jedna będzie tu, druga będzie tu. Tak będzie nam ciężej odbijać, jakbyśmy paletkę tak mieli, więc ją sobie przesuniemy, czy obrócimy inaczej. Ona ma kierunek 90. Zmieńmy jej kierunek, słuchajcie. Jak zmienimy teraz na 180, to zobaczcie, o, mamy dokładnie tak, jak potrzebujemy. Czyli mamy kierunek 180. Super przejdźmy teraz do piłki do zielonej, no dobrze, więc na razie mamy dwie zielone, będziemy chcieli zmienić ich nazwę, żeby ta była ta będzie zielona to ta będzie czerwona okej okay. Jeszcze nie jest czerwona, ale już zmienimy jej nazwę, bo nam się będzie wszystko myliło. Czyli paletka Z i C, tak widzimy, ale potrzebujemy zmienić ich kolory, no bo przecież teraz to yy, będzie problem. Zobaczcie, mamy wybraną, wybieramy sobie tu, tu albo tu, każdy z tych trzech elementów. Więc wybrałem paletkę czerwoną, to jest ta paletka i chciałbym żeby zmienić ją rzeczywiście na kolor czerwony. Więc mogę wejść tutaj w kostium. Mam skrypty domyślnie, mam kostium i mam dźwięki. Skupmy się na razie na kostiumie. Spróbujmy coś tutaj zmienić. Może jak spróbujemy. O, może coś takiego, zobaczcie, jak fajnie wyszło. Mamy taki obrys. Wypełnienie, tylko ona ma być czerwona, więc jeśli ma być czerwona, to wybierzemy sobie. Oj, oj, oj oj. Oj 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 Dobrze, przepraszam, że tak mówię, Ale tak, tak już jest. Dobra, i to, co w środku tutaj mamy, też się tego pozbyliśmy. Zobaczcie, mamy czerwoną paletkę. Super. Możemy tak ją zostawić, ułożyć sobie może w inne miejsce, tutaj o, bliżej będzie broniła. Tej bramki, paletka. Teraz przechodzimy do paletki zielonej, też zmienimy jej kierunek. Możemy wpisać, zobacz, jak piszemy 130, no to ona jest tak. Jak widzicie, możecie też sobie tutaj obracać i też będzie super. Nawet udało mi się precyzyjnie ustawić 180 i o to chodziło. Mamy paletkę zieloną, no to zobaczmy, pomalowaliśmy ją na czerwoną. Wybierzemy jakiś ładny zielony kolorek. Super! I to tutaj też zamieniło się na czerwone. Nie wiem jak to się stało, ale tak się stało. Więc mamy dwie paletki, czerwona i zielona, i mamy piłkę. No to piłkę też tutaj musimy kliknąć, i też możemy coś z nią zrobić, tak żeby piłka była fajna. Piłka jest okrągła i to jest najważniejsze. No ale jaki kolorek jej tutaj damy, żeby było ładnie. Ok, piłka. Wydaje mi się, że nie taka niebieskawa będzie bardzo ładna. Ok, mamy piłkę. Ta piłka jest dość duża. Za duża wydaje się na to boisko, więc możemy jej rozmiar trochę tutaj zmniejszyć. Zmniejszmy na 40 na przykład. Ok, wydaje się, że teraz nasza piłka jest fantastyczna. Czyli mamy paletkę jedną, paletkę drugą, na razie tylko. I o co tu będzie chodziło? No, za każdym razem, kiedy będzie się rozpoczynała gra, piłka ma polecieć w jakąś stronę. Powiedzmy, że uznamy, że. No zobaczymy, co uznamy. Na przykład poleci tutaj, poleci tutaj, poleci tutaj. Yy, I celem. Każdego z graczy bo to będzie gra dla dwóch graczy. Będzie sterować tymi paletkami tak żeby piłka nie przeleciała za te paletki, żeby gracz inny nie zdobył punktu. Czyli gracz zielony zdobędzie punkt, jeśli ta piłka przeleci tutaj. I możemy sobie umówić, że będziemy grali na przykład do 10. Możemy się tak umówić, takie zasady sobie ustalić. Tak akurat jest już wtórne, ponieważ możemy te zasady cały czas zmienić. Natomiast tą mechanikę gry musimy sobie obmyślić na początku, zanim przejdziemy. Czyli chcemy, żeby paletki były w danym miejscu, na środku, piłka na przykład na środku, zawsze się zaczyna. Żeby po odbiciu od ścianek tutaj, żeby ta piłka odbijała się, bo po odbiciu właśnie, żeby nie wypadała, tylko odbijała się i żeby odbijała się też od tych paletek. Takie jest. Nasze marzenie i zadanie. Tutaj widzicie, ta piłka ma różne też wersje. Można zmieniać jej skórkę, ale my tego nie będziemy teraz robić, bo, bo skupimy się po prostu na zrobieniu pierwszej fajnej gry. Świetnie. Jak paletki uznacie, że są za duże, to też oczywiście możemy je zmienić. Możemy na przykład zmniejszyć ich rozmiar do 80, ale wydaje mi się, że takie sobie możemy zostawić. Nie wygląda to źle. Zaczynamy programowanie. Zaczniemy od paletki. Mamy paletkę zieloną. I chcielibyśmy teraz określić jej początkową pozycję. Zobaczcie, mamy tutaj coś takiego jak ruch. Ruch to też oznacza brak ruchu. Pozycję na przykład. Więc możemy już ustawić x. Przypominam, x to jest ta oś pozioma i zaczyna się od minus 240, tak to jest skonstruowane, a kończy na 240. Więc jeżeli teraz byśmy tą paletkę ustawili może trochę bardziej w lewo, gdybyśmy jej dali na przykład, zobaczcie, minus 240, żeby miała, to jej środek, oś przechodziłaby w tym miejscu. Jak widzimy, środek jest tutaj decydujący. Czy my chcemy, żeby była w tym miejscu? No, teoretycznie nie jest to dla nas problemem, może być. Ale zrobimy troszkę do przodu. Czyli ustawimy sobie to na przykład na minus 220 jest ok. minus 220, no może nawet na minus 210 oj. oj, 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 nie chcesz mi widzicie, tak się robi gry, a to może pasuje tu, może tu, może tu dobra, więc pasuje mi tutaj, mamy minus 210 cała nasza oś ma 480 pikseli My, czyli jeżeli tutaj mamy, y, różni się 30 od minus 240, widzicie ta różnica, 30 Powiedzmy kroków czy pikseli, to tutaj też musimy 30 zrobić dla tej drugiej paletki. Czyli jej x może być teraz maksymalnie 240, uzyskamy ten sam efekt co wtedy. Więc odejmiemy od tych 240, żeby były w tej samej odległości od siebie i zrobimy 210, czyli różnica 30 pikseli od środka. Możemy też za pomocą osi y ustawić na środku, żeby zaczynać od środka, a więc damy 0. Moglibyśmy już teraz pewnie myślicie, co można by innego zrobić. Można by na przykład losować pozycję początkowych paletek, ale niech będą równe szanse dla obu stron. Czyli ustawiliśmy na środku. I zobaczcie. I teraz mamy. Jeżeli cofniemy to, co ja tutaj przed chwilą zrobiłem, wycofam. To zobaczcie, że ta pozycja ustaw na x dla tej paletki zielonej jest taka wpisana domyślnie, jak ona jest ustawiona już teraz. Ja to mogę zmienić, rzecz jasna, wpisać inną wartość, ale dla mnie to super. Więc chcę, żeby każda gra zaczynała się od tych parametrów. Jeżeli tego nie zrobię, to tak nie będzie. Będzie się zaczynała tam, gdzie ta paletka po prostu jest. Ale to jest tak zwany restart początkowy wszystkich pozycji. Więc ustawiamy x. I y na minus 210x, widzicie, i y na 0. To dokładnie co tutaj wpisaliśmy. I to jest nasza wartość początkowa. Super. Teraz, jeśli kiedykolwiek byśmy to zmienili, na przykład zrobimy tu, ale naciśniemy, zobaczcie, klikam w to, te dwie pozycje, on automatycznie, właściwie od razu się dwie pozycje klikają, bo to jest połączona taka instrukcja, ustawiam ją w tym miejscu. I tak będzie się zachowywało na początku gry. Więc nawet jeżeli skończyłem gdzieś tu, no, on ustawi mi ją na początku gry w tej pozycji. Dobrze, więc mamy początkową pozycję. Przejdźmy do drugiego bardzo ważnego elementu naszej gry: to jest obsługa zdarzeń. Wyobraźcie sobie, jakie zdarzenia teraz będziemy tutaj mieli. Mamy zakładkę zdarzenia. Pierwszym zdarzeniem, które nas będzie interesowało, to jest rozpoczęcie gry. Wiąże się ono z kliknięciem tego elementu. My chcemy, żeby rozpoczęcie gry powodowało kilka rzeczy. Po pierwsze ustawiło piłkę paletki w odpowiednim miejscu, po drugie, rusz, żeby umożliwiło ruch tej piłki. I to będziemy robić. Natomiast najpierw skupiamy się na tej paletce i ją będziemy chcieli wprawić w ruch. To znaczy, powiedzieć, że kiedy gra jest rozpoczęta, to chcemy, żeby paletka ruszała się do góry. Jeśli zawodnik, tutaj zielony, będzie klikał na przykład A i Z. Z to do dołu, a A do góry. I tutaj strzałka do góry, i strzałka do dołu. Więc takie zdarzenie, naciśnięcie czy trzymanie klawisza myszy, nie myszy, klawisza klawiatury, będzie wywoływało akcję. No ale zaczynamy od tego początkowego. Kiedy kliknięto, zobaczcie, jak te kostki się tutaj świetnie wpasowują. Co widać, że to jest możliwe wtedy. Czyli kiedy kliknięto, każdorazowo kiedy to kliknę, zobaczcie, przesuwam tu. Każdorazowo, kiedy kliknę, wykona się wszystko, co tutaj sobie napiszemy. Czyli po pierwsze ustawimy nasz X, Y w odpowiednim miejscu. I to jest pierwsza rzecz, którą sobie zrobimy. Druga rzecz, którą chcielibyśmy zrobić, to jest obsługa ruszania do góry i do dołu. Zobaczmy, jakie tu mamy elementy, które mogą nas interesować. Być może będzie to czujnik. Co my tu mamy w czujniku? Klawisz spacji naciśnięty. Ok, to załóżmy, że weźmiemy ten klawisz A naciśnięty. Czyli mamy jakieś zdarzenie. Coś zostało wykryte, no ale nadal, nawet jak już mamy to zdarzenie, że klawisz A naciśnięty, to musi się z tym wiązać coś. Coś się musi wydarzyć. I teraz bardzo ważne, bo poznając taką pierwszą grę, już dowiadujemy się. Mnóstwa nowych elementów oprogramowania. Pierwszym takim elementem, o którym musimy się dowiedzieć, to jest kontrola przepływu, się mówi. Jeżeli to, czyli możemy zbudować, zobaczcie, mogę też odłączać bez problemu tutaj, na razie sobie zbuduję obok. Jeżeli coś, czyli jeżeli klawisz A naciśnięty, to co ma się stać w takiej sytuacji, jeżeli klawisz a naciśnięty, to i tu piszemy, czy nie piszemy, normalnie w języku programowania byśmy napisali na przykład if a is true na przykład, to wtedy zrób działanie move to na przykład. Taki uniwersalny język. Więc my tutaj, jeżeli klawisz a naciśnięty, to co zrobimy? No wprawimy w ruch, o czym już mówiliśmy. Zmienimy nasz x, którego tutaj mamy, czy x no nie, Y, bo będziemy ruszać się do góry. Więc zmień Y i teraz tak. Tutaj, Y, jak będziemy iść w dół, to zobaczcie, co się wydarzy. Jak idę w dół, to Y się zmniejsza. I maksymalny Y będziemy tutaj mieli 320. Zdaje się, yy, tak? 320 czy 360 tutaj? 180 pewnie. Tak, tak. Czyli mamy 360 zawsze na tej kanwie, na tym płótnie, to jest nasza wysokość. I liczy się od zera, które jest tutaj, czyli 180 i minus 180. Więc jeśli ktoś naciśnie klawisz A, chciałbym, żeby zmiana była o 10 kroków, albo o 5 na przykład. I może nie naciska, a trzyma, bo tu jest, sprawdza, czy klawisz jest naciśnięty. To zobaczcie. Jeśli to klikam, ok. Muszę trzymać klawisz A, i teraz jak to klikam, to widzicie, że idzie do góry. Klikam, oczywiście nie będę klikał myszką, tylko na razie wam pokazuję, że coś takiego się dzieje. Tak to zadziała. Trzymałem klawisz A, po kliknięciu tej instrukcji sprawdzone jest, czy jest naciśnięty. Jeśli jest, to zmienia Y o 5, idzie do góry. I tyle. I tyle. I teraz z drugą stroną, może byśmy chcieli to zrobić, żeby też poszło do dołu. Ale to za moment. Najpierw bardzo ważne, kolejne zdarzenie, które nas interesuje. No właściwie nie zdarzenie, przepraszam, tylko kontrola. To jest zawsze. Będziemy bardzo często tego używać, żeby nie powiedzieć zawsze. Zawsze jest taką instrukcją, która powoduje, że nie tylko raz, kiedy kliknięto coś, to się wydarzy, tak, tylko zawsze będzie sprawdzane, czy to się dzieje. Więc na samym początku, kiedy ktoś kliknie początek naszej gry to ustawimy sobie x na taką pozycję y na taką pozycję a potem zawsze będziemy sprawdzać czy coś się dzieje w środku czyli program cały czas można powiedzieć będzie nasłuchiwał czy klawisz a jest naciśnięty nie raz tylko tylko zawsze będzie nasłuchiwał i teraz zobaczcie sadzamy to odpalamy znowu grę wszystko się ustawiło ale klikając a Zobaczcie, klikam, trzymam i on leci do góry. Do tego momentu jest w stanie przejść sobie tutaj. Więc teraz chciałbym to samo zrobić z klawiszem do dołu Z. Zrobimy sobie, duplikuj. Widzicie, pojawił mi się, więc nie muszę jeszcze raz pisać. Przy czym teraz będzie to klawisz Z. Oczywiście możecie wybrać dowolne klawisze, jak Wam wygodnie. To Wy decydujecie. To Wy jesteście programistami. To Wasz pomysł na grę. A ja mój jest taki, jak większość tego typu gier. Czyli A i Z. I teraz, jeśli znowu wyłączę grę, odpalę, dobrze, jest wyłączyć, odpalić, to zobaczcie, już steruje AZ. Na tym etapie, tylko to programując, już kontrolujemy AZ. Możemy się przemieszczać. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, Bartek, ale to jest za wolne. Spoko, nie ma problemu. Zróbmy minus 15. I jak to teraz wygląda? Och, chciałem myszką kierować. Uruchommy, zobaczcie, możecie i szybciej. To wy decydujecie, to wy ustalacie zasady. No dobra, zostawmy 15, niech to będzie szybko, fajnie. Więc mamy już zrobione ustawienie naszych paletek. Świetnie, ktoś powie, Bartek. A co z czerwoną? Nic tu nie mamy. Zobaczcie, zaprogramowaliśmy na razie tą paletkę, czy tę paletkę. Ale jeśli chcemy też, żeby ten sam kod był w tej drugiej to wystarczy, że przeniesiemy. Ona się zaczęła ruszać, i zobaczcie. Nadal mamy w tym miejscu w naszej paletce zielonej to samo, ale ten kod został też zduplikowany i przeniesiony tutaj. Rzecz jasna to nie jest dobry kod, bo jeżeli teraz go klikniemy, to one są jeden, jest na drugim. I my tego nie chcieliśmy, ale to wystarczy zmienić ten x na 210. Zobaczcie. Wzięliśmy na 210. I już jest w prawdziwym miejscu. Przy czym ciągle A i Z obsługuje obie paletki teraz. To samo, ten sam kod jest napisany, więc AZ działa zarówno tu, jak i tu. My tego nie chcemy. My tego nie chcemy. Więc my zmienimy paletkę czerwoną na strzałki do góry. Zobaczcie. Gdzieś tu strzałka w górę na naszym, na naszym klawiaturze, i strzałka w dół. Sprawdzamy. Wyłączymy. Włączymy, no i zobaczmy. Działa. Dobra. Więc mamy na razie ruch. Super. Ale to jeszcze oczywiście nie koniec, ale początek już mamy. Jest super. Przejdźmy teraz do programowania piłki. Chcemy, żeby ta piłka się ruszała i od tego musimy zacząć. Czyli chcemy, żeby ona się każdorazowo przesuwała. Zobaczcie, jeśli teraz kliknę przesun, to ona się przesuwa. Super, tylko przesuwa się w kierunku, który tutaj żeśmy sobie określili akurat 90 stopni. Jeśli ten kierunek byłby inny i byśmy przesuwali o 10 kroków, to zobaczcie, mielibyśmy w ten sposób zachowanie. Ta piłka nie wylatuje poza nasze płótno, ale też nie odbija się od niego. Chcielibyśmy, żeby się odbijała. Tak jak powiedziałem Wam, zaczynamy od kiedy kliknięto. Nie zawsze musimy zaczynać od tego, ale w tej grze będziemy tak robić. Więc kiedy kliknięto, ma coś się dziać z naszą piłką i ma się z nią dziać coś cały czas. Więc zobaczcie, użyjemy tutaj yy, znowu kontroli. Zawsze, prawda? Ktoś powie: Bartek, ale ty mówisz zawsze, a może wyśrodkujmy tą najpierw piłkę, żeby ona była zawsze na środku. Nie, żeby zawsze sprawdzało, tylko kiedy kliknę, kiedy gra się zaczyna, to żeby ona była na środku. No pewnie, że tak. To jest bardzo dobry pomysł. Więc ustawimy x. O, nie tu, tylko tu. I ustawimy y dokładnie na pozycję środka naszego układu, która jest zerem. 0x, zero 0y. Zero Jeśli widzieliście właśnie te układy współrzędnych. Kiedykolwiek, a na pewno widzieliście, to wiecie, że tu jest plus, tu jest minus, tu jest minus, tu jest plus. X, Y. Więc my ustawimy na 0, 0. Tak będzie się zawsze zaczynała nasza gra. Zobaczcie. I mamy ustawioną. Tak jak chcemy. To jest początek naszej gry. A teraz prowadzimy ruch. Przesuń o ileś tam kroków. Na przykład o 10. Niech się dzieje. Tylko, że jeżeli teraz uruchomimy, to zobaczcie, co się wydarzy. Leci. Przesuwalny już nie może wylecieć. Więc okej, okay, fajnie leci, spoko, tylko hmm. fajnie, gdyby się odbijało. Czy jest takie zdarzenie, które moglibyśmy tutaj z... zobaczyć, że się coś odbija? O, jest. Zobaczcie. Jeśli na brzegu odbij się. Akurat w scratchu to jest dosyć to proste. Wystarczy taką instrukcję nam dać i już się odbije. To zobaczcie. Jeśli na brzegu odbij się. <laughs> Popatrzmy. Wow. To działa. To my już zrobiliśmy. Na razie odbija się tylko od brzegów, nie odbija się jeszcze od paletek, ale wszystko wszystko przed nami. No, dobrze. To łyk herbatki, łyk kawki i idziemy dalej. Zatrzymamy tą grę, żeby nas tutaj nie rozpraszała, żebyśmy nie chcieli zagrać. Jedną rzecz jeszcze warto zrobić na początku. Zobaczcie, możemy sobie ustawić ten moment startowy. Teraz leci zawsze w tą samą stronę, którą sobie tutaj żeśmy napisali 157. Więc start jest początkowy. Dobrze, jeśli jakiś element gry jest losowy. A właściwie dobrze, jak jest sporo elementów losowych, bo wtedy gra jest ciekawsza. Czy mamy tutaj coś takiego jak element losowy? Zobaczmy. Warto czasami sobie po prostu przeglądać, co się tu dzieje, jakie mamy różne rzeczy. Mamy rzeczy związane z ruchem, wyglądem, z dźwiękiem. O, dźwięk jest bardzo fajny. Też zobaczycie niedługo, użyjemy go pewnie w tej grze. Mamy zdarzenia, mamy kontrolę czyli zawsze, jeżeli to bardzo często w grach wykorzystujemy czujnik czyli dokładnie, co się gdzieś tam mogło stać. To też sobie będziemy mieli, zobaczcie, o, dotyka paletka zielona, paletka czerwona. Będziemy mogli tego y, też używać. I będziemy, zobaczycie, ale mamy też losuj liczbę. I my chcielibyśmy teraz wylosować jakiś kierunek, w którym ta piłka na początku może polecieć. I zakładajmy najpierw, później możecie to zmienić, ale że poleci zawsze gdzieś tu albo tu. Czyli chcielibyśmy, żeby jej kierunek był. Zobaczcie, chcemy, żeby ta piłka poleciała w tym kierunku albo w tym kierunku. Ok. Wiemy, że ten kierunek to 90 stopni, prawda? Więc wylosujmy, żeby ona. Ok, może polecieć tu, ale może też tu, może tu. Popatrzmy, może tak. Wezmę najpierw kierunek 180. 90. Patrzymy. I spróbujemy przesunąć o 10 kroków. Zobaczcie, czyli poleciała dokładnie tu. Dobra, czyli teraz, jeśli mamy 90 stopni, to leci nam w tą stronę. To jeśli weźmiemy sobie 70 stopni, to poleci w tą. A jeśli weźmiemy 120, to w tą, na przykład. Yy, ok, w tą to 0, 180. Więc określmy, że na przykład ta piłka na początku mogłaby polecieć między 60, a. Jeśli 6,90 mamy prosto, to 60,90 plus 20, to damy 120. I to będzie losowana liczba. Tylko jak ją teraz wstawić? No, oczywiście, zobaczcie, tutaj tylko i wyłącznie wylosowaliśmy liczbę. Nic więcej nie zrobiliśmy za pomocą tej instrukcji, tego działania tutaj, za pomocą tego wyrażenia. Więc jeśli chcemy je wykorzystać, to musimy się tutaj cofnąć i ustawić sobie kierunek. Czyli w którą stronę ma lecieć piłka. Domyślnie, jak widzicie, to czy wstawimy tu, czy tu, to nie ma znaczenia. Ale domyślnie, jak widzicie, jest to ta sama wartość, którą my sobie tutaj ustawiliśmy. To akurat jest na minus 90. No dobrze, ale ustawił mi tutaj wartość 90. Bo akurat tyle było tylko. Zaraz zobaczymy zresztą. Ustaw kierunek na 90. Zamiast 90 poproszę go, żeby wylosował liczbę. No i zobaczmy. Będę kilka razy uruchamiał. Zobaczcie, leci w różnym kierunku. Ok. Ale gdybyśmy tu wpisali. Minus 60 i minus 120 to zawsze ta piłka na początku leciałaby w kierunku naszego tej paletki. Ktoś mógł powiedzieć, Bartek, to wylosujmy między 0 a 359 na przykład, tak? Może będzie lepiej. Można tak zostawić. Przy czym pamiętajcie, że jest możliwość tutaj, że też będzie 90. I oczywiście można sobie z tym poradzić również, ale nie dzisiaj o tym, bo byśmy troszkę musieli zakombinować. Więc ja zostawię, wy zróbcie, jak chcecie, a ja zostawię 60-120. To będzie ten ruch początkowy piłki. Czyli 360 stopni ma zegar, a my zdecydowaliśmy, że między 60 a 120 będzie leciała startowa piłka. I teraz za każdym razem, jak zaczniemy, to to się wydarzy. Ok, mamy w ten sposób. Świetnie. Co możemy zrobić? Dalej, możemy sprawić, że też nasze paletki będą odbijać piłkę. I teraz możemy się zastanowić, czy tutaj programować paletki, żeby one odbijały piłkę, czy może yy, piłkę programować. W tym wypadku oczywiście powinniśmy zaprogramować piłkę, bo to nie paletka się zmieni, coś, coś z nią, tylko piłka ma się zmienić po dotknięciu paletki. Ma się odbić, ma zmienić ruch. Więc jeśli myślimy o, o grze i o tym, co ma się stać, to powinniśmy z czym ma się stać. W tym wypadku z piłką, więc to zaprojektujemy piłkę. Zobaczcie, przejdziemy do kontroli i użyjemy tutaj yy, takiego określenia. Jeżeli to. Czyli zawsze niech przesuwa 10 kroków, jeżeli na brzegu to odbij, ale jeszcze dodatkowo sprawdzimy sobie, czy przypadkiem. W tym danym momencie, bo to zawsze się sprawdza, możecie sobie to wyobrazić tak jakby komputer w każdej sekundzie, albo setnej sekundy, albo jednej 60 sekundy najczęściej sprawdzał, czy coś się tutaj dzieje. Czyli jeżeli w tym momencie, jak będzie sprawdzał, dotknie piłka, to coś zrobimy. Najpierw musimy przejść do... Proszę bardzo. Cześć. nie, 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 nie. Już znajdujemy. Dotyka. Jeżeli... Dotyka czego? Krawędzi, to już mamy obsłużone, bo sobie zrobiliśmy, jeżeli na brzegu odbi, jeżeli paletka zielona, czyli jeżeli dotknął paletki zielonej, ta piłka dotknęła, to co ma się stać? Najprostszy sposób, jaki moglibyśmy tutaj zrobić, a zacznijmy od najprostszych, potem to do, doprawimy troszkę, to jest zmienimy kierunek. Tak? Możemy zmienić kierunek, na przykład obrócić. Wszystko jedno, które wybierzemy, obrócimy o 180 stopni, czyli dokładnie odbijemy. To nie jest jeszcze super gra, ale jesteśmy już blisko. Wezmę to, duplikuję też, żebyśmy od razu też zaprojektowali, też to potem poprawimy. Na paletkę czerwoną, zobaczcie, i też obrócić o 180 stopni. Zatrzymajmy grę. Uruchommy ją jeszcze raz. Ja postaram się tutaj grać na razie sam ze sobą. Zobaczcie. Ok. Tylko, że to odbicie jest takie, bym powiedział, średnie, bo jak to będziemy grać cały czas tak samo? Coś tu działa, ale to nie jest jeszcze to, co chcemy. Poza tym gra się nie kończy, więc mamy tutaj do zrobienia mechanizm, który będzie nam kończył grę. To jest pierwszy mechanizm, który musi. Może nie pierwszy, to sobie zrobimy jako drugi mechanizm. Natomiast pierwszy mechanizm, który chcielibyśmy zrobić, to jest to, żeby to się bardziej losowo odbijało, prawda? Czyli tak jak mieliśmy już losu i liczbę, to dlaczego tu nie moglibyśmy wylosować liczby, o jaką mamy odbić? Domyślnie, przeciwny kierunek to jest 180. No ale po co brać 180? Zobaczcie. Ktoś mógł powiedzieć, Bartek, to jak to wpisać tutaj? Co mamy tu wpisać? Więc słusznie, że moglibyście to zauważyć, ale zobaczcie, jak działa scratch. Możemy sobie użyć tego samego wyrażenia losu liczbę i wkleić je w to miejsce, ponieważ pasuje tutaj. Widzicie te kształty? Tam, gdzie kształt pasuje, można coś zrobić. Mamy różne kształty. Tu mamy taki ostry kąt, tu mamy taki modulik, tu mamy wreszcie taki zaokrąglony. OK. Więc wylosujmy liczbę od stu. Hmm, od 40, bo pamiętajcie, 180 to jest takie odbicie dokładnie w przeciwnym kierunku. Więc jeżeli mamy 140, 40 różnicy, to do 180 dodamy 40, wyjdzie nam 220. I dokładnie to samo, sobie tutaj zduplikuję, to przeniosę w to miejsce. I dokładnie tutaj będę miał to samo. I zaraz sobie uruchomię i zobaczmy, jak to wygląda. Okay. Widzicie, już odbicie jest inne trochę, już jest losowo, coś się psuje, nad tym będziemy musieli popracować jeszcze, no ale, ale jest, ale mamy. Dobra. Podwójne czasami odbicie się dzieje, zobaczymy jak to potem sobie z tym poradzimy. Sam nie wiem, jeszcze szczerze powiedziawszy, ale damy radę, damy radę na pewno. Okej, okay, dobra, zatrzymujemy to w tym momencie. I jedna mała uwaga: jako programiści, oczywiście możemy to zostawić tak, ale jako programiści, już tacy trochę lepsi, którzy chcą być coraz lepsi, będziemy starali się pisać mniej kodu. I mamy tutaj taką instrukcję. Zobaczcie, która jest, jeżeli to dokładnie tak samo, tak jak tu zrobiliśmy, tylko. Po co pisać to w dwóch sprawdzeniach, jeżeli możemy w jednym? Co mam na myśli? Poszukajmy tutaj naszych wyrażeń i zobaczcie, gdzie my to mamy. Jeżeli jedno albo drugie. To jest bardzo fajne określenie. Czyli nie tylko je jeżeli coś się dzieje, ale jeżeli coś się dzieje, lub jeszcze dzieje się coś innego. Zobaczcie. Jeżeli dotyka paletka zielona lub Dotyka paletka czerwona, to wtedy wtedy dopiero obróć to o 140-220 stopni. To dokładnie ten sam kod mamy. To po co go powtarzać? Wyrzucam ten kod i mamy krócej, a nadal działa nam w ten sam sposób. O, nie udało mi się odbić i z tyłu wleciało, ale to, że z tyłu wleciało, to akurat jest problem. Szybko go rozwiążemy, jak będziemy robili, kto wygra grę. Zobaczcie. Więc mamy tutaj coś takiego. Spoko odbija się fajnie. Działa tak samo. Dokładnie tak samo jak przed chwilą. Dobrze. Zanim przejdziemy dalej, będziemy rozwiązywać tutaj problem, wskazywać kto wygrał, kto przegrał, to chciałbym wam jeszcze jedną ważną rzecz pokazać. W języku programowania mamy coś takiego jak zmienne. Zmienna to jest taka podstawowa struktura programistyczna, kompletnie podstawowa, ale bardzo przydatna. I zmienna pozwala nam przechowywać jakąś wartość Jakieś dane, informacje i pracować na nich, czyli zwiększać tą wartość, zmniejszać, zmieniać. Utwórzmy sobie zmi yy, zmienną. Mamy dla wszystkich dłużków, tylko dla tego duszka. Ja utworzę tylko dla tego duszka, bo nie potrzebuję ich w innych. Ale jakbym nawet utworzył dla wszystkich, czyli dla każdej z tych trzech, trzech elementów tą zmienną, to byłaby wszędzie. Ja chcę tylko dla tego duszka, jestem w piłce i nazwę ją prędkość. Po polsku: prędkość. Moglibyśmy też napisać po angielsku speed. Mamy. I stworzyła nam się zmienna, którą nawet tutaj mamy. Zobaczcie, wyświetla nam się. Piłka, dwukropek, prędkość. Fajnie. Co z tym możemy zrobić? No, możemy zrobić coś takiego, że zobaczcie, ustawimy sobie wrócę tu na samą górę i ustawimy yy, ustawimy kierunek przesuń o tak się chwilę przepraszam zawiesiłem ojej czasami też nie mogę znaleźć przesuń o 10 kroków zobaczcie mamy tutaj przesuń o 10 kroków i to jest to co chcemy żeby ta nasza zmienna właśnie miała taką wartość więc zróbmy tutaj takie oto określenie zmienna wracamy ustawiamy naszą zmienną Którą tutaj wybierzemy prędkość i damy jej to samo co tu wpisaliśmy, czyli 10. Teraz nasza, możemy się wszędzie posługiwać tą zmienną w naszym kodzie programu. Ustawiliśmy prędkość na 10. Więc teraz zamiast pisać tutaj przesuń o 10 kroków, w to miejsce przeniesiemy naszą zmienną prędkość. Po co to zrobiliśmy? No, na razie nic w naszym programie kompletnie nie zmieniliśmy. Ale teraz, jeśli po każdym dotknięciu paletki zielonej lub paletki czerwonej, nasza prędkość ma się zwiększać. Zobaczcie. Zmień, tak jak ustaw tam mieliśmy, to tu po każdym uderzeniu, oprócz tego, że obrócimy piłeczkę, zmienimy zmienną prędkość na zmienimy prędkość o 1. Możemy minus 1, że będzie wolniej, ale my chcemy, żeby było coraz szybciej. No i zobaczcie. Mamy teraz określone, każde uderzenie spowoduje. Że ta prędkość będzie coraz szybsza, więc i poziom gry będzie wzrastał. O. Oczywiście gra się jeszcze nie kończy, ale jesteśmy już, yy, wiemy o co chodzi, więc jest coraz szybciej, coraz trudniej. Dobrze. Oczywiście możemy powiedzieć, że my nie chcemy, żeby było widać tą prędkość, mamy ją tylko odczuwać. Ależ nie ma problemu. Yy, możemy bez problemu ukryć tą zmienną. Ustawić ją i ukryć, i powiedzieć: Nie chcemy, żeby była widoczna. No już jej nie ma. I teraz, jak będziemy odbijać się, zobaczcie, to mimo, ona ciągle będzie ta pieczka Szybko, szybciej będzie lecieć, ale to jeszcze, to, to nic się nie zmienia, nadal jest szybko. Dobra, więc zatrzymuję. Żeby was dzisiaj na ten jeden raz. Nie przerazić. Pozwólcie, że szybko podsumuję, bo jesteśmy na początku naszej wspólnej nauki, tutaj programowania i skracza. Więc zobaczmy, co tutaj mamy. Stworzyliśmy sobie trzy elementy. Każdy z tych elementów programujemy osobno. W każdym z tych elemencie ustawiliśmy zdarzenie, kiedy kliknięto. Po to tylko, żeby wszystkie reagowały na początek gry. W naszym wypadku oznacza to, że paletki ustawiają się w tych miejscach. 1 na minus 210 i 0. 0 czyli tu na środku, i minus 210 czyli tutaj, bo tu liczymy od 0. Powtarzam się trochę, ale po to, żebyśmy zapamiętali. Do 240, więc minus 210 jest tutaj. Super. Później zrobiliśmy zawsze sprawdzanie w każdej chwili naszej gry. Zawsze znaczy w każdej chwili gry sprawdzaj, czy klawisz A jest naciśnięty. Jeśli jest, to zmień Y o 15, czyli do góry. Jeśli nie jest naciśnięty A, to nic tutaj nie robi. Przechodzi dalej i znowu sprawdza. Jeśli Z jest naciśnięty, to zmień Y o minus 15. No i super. Teraz zobaczcie, jeśli klikam jednocześnie oba przyciski, to tu w dół, A do góry, a jeśli oba raz, to nic się nie zmienia, bo jednocześnie działa minus 15 i 15, więc jest na 0. To dobrze byłoby też zobaczyć, gdybyśmy tutaj dali sobie, zobaczcie, minus 20 i teraz kliknę jednocześnie oba, to zobaczycie fajny efekt. Jednak idzie do dołu, nie? Okej, okay. tak jest szybka ale jak oba jednocześnie, to ten. Nie mówię, że to jest coś potrzebne w naszej grze, ale też, żebyście wiedzieli, że to sprawdzenie cały czas się odbywa. Więc zrobiliśmy tutaj bardzo prosto. Oprogramowaliśmy ruch naszej paletki. Użyliśmy instrukcji warunkowej, bardzo ważnej rzeczy sterującej programem. W każdym programie to występuje, więc już umiemy bardzo ważną konstrukcję językową tutaj. To samo, tylko z trochę innymi danymi użyliśmy. Szałka w górę, szałka w dół, ale dokładnie tak samo. No prawie dokładnie tak samo, ale mechanizm jest dokładnie ten sam. No i wreszcie najwięcej rzeczy zrobiliśmy z naszą piłką. Również ustawiliśmy, żeby na początku była x i y. Ustawiliśmy kierunek początkowy, żeby był w tą stronę, ale nie zawsze w jedną, tą samą podaną przez nas, tylko żeby ją wylosował. Czyli o jakim kierunku ma się ruszać piłka. Ustawiliśmy, stworzyliśmy, ustawiliśmy zmienną prędkość. Przypominam, zmienne tworzymy tutaj, utwórz zmienną. Podajemy jej nazwę dowolną. Tylko żeby opisywała to, co robi, bo wtedy łatwiej nam będzie znaleźć, ustawiliśmy ją na 10. Potem ukryliśmy ją z ekranu, żeby jej nie było widać, i wykorzystaliśmy ją przy każdym dotknięciu, jeżeli dotyka paletki zielonej, piłka, pamiętajcie, no bo co dotyka? Jesteśmy w piłce. Jeżeli piłka dotyka paletki zielonej lub paletki czerwonej, to dokonuje się odbicie trochę losowe plus zmiana prędkości następuje o 1. To się wydarzyło. Natomiast zawsze Przesuwa z każdą taką, yy, z każdą sekundą, to się może dziać 60 razy na sekundę. Dość szybko, jak widzicie, jeżeli tutaj mielibyśmy tak, jeżeli przyjmiemy, że jest 60 razy na sekundę zmiana, może 30 jest nie, wiem, ile wskaczył, może sprawdzę to następnym razem. No ale mamy, yy, tutaj zobaczcie, na sekundę, no może trochę mniej wskaczył, może z 15 jest, czyli 150 pikseli, może 300, sprawdzę. Natomiast nie przejmujmy się to, tym. Zawsze przesuwa o daną prędkość. Czyli z każdą chwilą, kiedy program działa, jest zmiana o 10 kroków. Okay. O 10 kroków zmienia, ale jeśli jest na brzegu, to sprawdza, czy w danym momencie jest na brzegu. Jeśli jest, to odbija. Odbije i odbicie jest niczym innym, tylko jak widzicie, zmianą kierunku piłki. Zawsze w ten sam sposób. Czyli tutaj nie ma losowej. Okay. Ale moglibyśmy też losową zrobić, gdybyśmy chcieli bardziej poprogramować. Tu użyliśmy prostego modułu. Jeśli na brzegu, Odbi. Dobra, więc wydaje mi się, że na tą lekcję wszystko. W przyszłej lekcji skończymy tą grę, żeby była fajna, grywalna, żeby liczyła nam punkty i żeby Wam się dobrze grało i żebyście mogli sobie ewentualnie poeksperymentować. I to będzie Wasza pierwsza gra w scratchu. Później zrobimy kolejne bardzo fajne gry. Mam nadzieję, jeszcze fajniejsze, ciekawsze. Będziemy sobie może wspólnie wymyślimy razem, jaką grę zrobimy i zrobimy ją razem. Właśnie, jeżeli weźmiecie sobie teraz. Tutaj to powiększenie na, do pełnego ekranu, to po uruchomieniu możecie już grać na pełnym ekranie. Oj, nie. No. Będziemy jeszcze walczyć, żeby pewne rzeczy, które tutaj są, żeby je rozwiązać w naszym następnym spotkaniu. A póki co, pogram sobie chwilkę. Dziękuję Wam bardzo i w kontakcie. Do zobaczenia przy następnym odcinku ze Scratchem. Hej! Witam Was w drugiej części, kiedy będziemy kończyć naszą grę Ponga. Będziemy robić punkty. Będziemy robić wykrycie zakończenia gry, zdobycie punktu przyznawać jakiejś stronie. Natomiast zanim przejdziemy, ja sobie w międzyczasie próbowałem potestować, co tu zrobić, żeby to się fajniej odbijało, żeby te kolizje między paletką a piłką było lepsze, były lepsze. Wymyśliłem coś, co chyba nie działa, ale też muszę Wam powiedzieć, że coś takiego zrobiłem. A więc, jeżeli wejdziecie sobie teraz na Wasze paletki, tudzież na piłkę. To ja dodałem tutaj zarys, tak? Więc wziąłem, żeby piłka miała zarys, ona domyślnie nie ma zarysu. Więc jeżeli klikniecie tu zarys, wybierzecie ten sam kolor na przykład i dacie ileś tam punktów, no to ta piłka będzie miała zarys jakiś. OK. Myślałem, że może zarys powoduje, że te kolizje będą lepiej tutaj działały. Tutaj znowu zmieniłem z 12 na 6, bo domyślnie było 12, więc wrócę do 12. W obu przypadkach u was jest 12 prawdopodobnie ten zarys. Ale oczywiście możecie, jeżeli macie ochotę zmienić kolor, na przykład. Tak. Ok, na taki. I żeby to wyglądało tak. Jeśli komuś to się bardziej podoba i chce pokombinować, żeby było inaczej, żeby było różnie, no to zachęcam oczywiście. Czemu nie? Tu mamy tak, naszą czerwoną, to tu mamy niebieską. Czemu chcę mi wypełnić w takim razie niebieską? Tu mamy tak. Nie nacisnąłem chyba. Ok, to tu wypełnimy takim jaśniejszym. No i spoko. Niech będzie. Jeśli komuś to wygląda lepiej, proszę bardzo. Yy, wróćmy to, jak działa nasza gra. Na razie, zobaczcie, odbija się. Czy będzie dzięki temu działała lepiej? Nie sądzę, ale być może chociaż troszkę lepiej. O, to odbija, jest tam. O, widzicie, jak nie do końca działa lepiej. Yy, będziemy się jeszcze nad tym problemem w przyszłości zastanawiać. Ale wróćmy do yy, tego, na co mamy kompletnie wpływ, czyli programu, który piszemy. Więc wracamy do piłki. Słuchajcie, chcielibyśmy, żeby jeżeli piłka będzie gdzieś tutaj, czyli już przekroczy nasze paletki, to żeby gra się zakończyła. Więc znowu użyjemy czegoś takiego jak kontrola. Ok. Czyli jeżeli to znowu sprawdzimy, tak jak tu sprawdziliśmy, czy paletka zielona, czy paletka czerwona została dotknięta, tak tutaj jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie jest obecnie. Nasz X, tak, czyli jesteśmy jeżeli to jeżeli jesteśmy w stanie sprawdzić, co na przykład. Przejdźmy do czujników, yy, odległość możemy od czego? Odległość od paletki zielonej, no nie odległość nam tutaj nic nie da, bo i z tej strony będzie yy, wtedy odległość, więc musimy po prostu oznaczyć konkretną, yy, konkretną wartość, czy tu mamy X, mamy, zobaczcie. Czyli jeżeli pozycja X będzie taka, taka, to zróbmy to i to. No to zobaczcie, pozycja X, możemy wstawić tutaj sobie, jest większa od czegoś i to samo zaraz zrobimy, drugi raz X, sobie zduplikujemy, zobaczcie. oj, nie tutaj, tylko tutaj, czasami w tych klockach się trzeba dobrze odnajdować, czyli zobaczcie, mamy zawsze, tej pętli zawsze, czy w tym cały czas sprawdzaniu mamy, zawsze przesuwamy prędkość, co by nie było. Zawsze, jak się odbije od brzegu, to się odbi. I później mamy trzy sprawdzenia: pierwsze, czy dotyka paletki jednej albo drugiej. I teraz sprawdzimy, czy wyszło z tej strony, albo czy wyszło z tej strony nasza piłka, bo ciągle jesteśmy w piłce. Czyli idziemy do pozycji, do ruchu, zobaczcie: mamy tutaj pozycja x i pozycja y, więc interesuje nas pozycja x. Y nas kompletnie nie interesuje, interesuje nas x. Czyli czy jest tu, czy tu, na osi x. Więc sprawdzamy, czy pozycja x jest większa, na przykład, niż 230. To będzie pierwsze, co sobie sprawdzimy. Drugie, co sobie sprawdzimy, czy pozycja x jest mniejsza. To akurat złe wybrałem, zobaczcie, to pozbędziemy się tego. Wyrzucimy tutaj, a sprawdzimy, czy pozycja przy wyrażeniach jest mniejsza niż minus 230. 30, ok jeżeli będzie znowu pozycja X to wygrywa jeden zawodnik albo wygrywa drugi zawodnik pozycja X wybieram, zobaczcie jak, skąd będziemy wiedzieli, że nam dobrze sprawdza czy jest pozycja no dajmy sobie jakiś dźwięk na razie zagraj dźwięk pop na przykład zagraj dźwięk pop widzicie? każde wyjście Oznacza u nas pop. <noise> no dobra. Yy, czyli działa dobrze. Czyli działa dobrze. Zamiast dźwięku, których się na razie pozbędziemy, yy, czyli wykrywanie mamy OK z jednej i z drugiej strony, to zastanówmy się teraz, co ma się wydarzyć w sytuacji, kiedy ten X jest na pozycji większej niż 233. Czyli tu na przykład. No to wygrywa gracz niebieski. Niewątpliwie wygrywa gracz. Niebieski, czyli gra się kończy. To jest bardzo dla nas ważne. W obu przypadkach, czy może gra się nie kończy, ale ten konkretny pojedynek yy, się kończy. Gra może być do większej liczby, liczby punktów. No ale musimy jakoś wyzerować te informacje. Czyli w sytuacji, w której mamy yy, jedna ze stron wygrywa, to musimy przestawić naszą piłkę na pozycję. Czyli musimy ustawić x. Zobaczcie, na 0 i ustawić. Tutaj też x na 0. W obu będzie tak samo. A y? Oczywiście robimy też ustawienie na 0. Czyli po każdym razem, kiedy piłka wyleci poza obszar, to pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to sprawimy, żeby, żeby zaczęła się gra od nowa. Dobra. Czyli zmienimy teraz ustawimy y. O, tutaj źle wślichnąłem, bo oczywiście nie zmieniamy x -a o jakąś wartość, tylko ustawiamy zarówno x, jak i y. Na wartości 0, czyli dokładnie środek. Zobaczmy, czy to będzie działało. Zobaczcie. Tu się na razie coś odbiło, fajnie. Odbija się. O. No, niestety. Z jakiegoś powodu nie zadziałało. Nie zadziałało, zobaczcie, wychodzi od środka. Tylko cały czas ta piłka jest bardzo szybka, więc oprócz tego, że każdorazowo Y, ustawiamy x i y na 0 to też powinniśmy ustawić naszą zmienność prędkość od nowa gra się dzieje, czyli na standardową prędkość którą miała, czyli na 10 czyli znowu bierzemy ustaw naszą zmienną w obu przypadkach jaką zmienną? speed na 10, czyli zwalniamy ją do pozycji startowej i w obu przypadkach zrobimy to samo, ustaw zmienną na 10 OK, zobaczcie, dokładnie ten sam kod robimy. A jak robimy ten sam kod, to w programowaniu powinniśmy to połączyć, ale to potem. Zobaczmy teraz, czy to działa. Dobra, tu wypadła piłka, ale jednak nie zaczęło się. Zaraz zobaczymy. Tu nie wy. Odbi się, odbi ładnie. O, tu wypada, czyli z tej strony działa dobrze. Nie, też nie działa dobrze. Też to wyczucie jest słabe. Czyli za daleko przeskakuje. Więc ustawmy tutaj, słuchajcie, minus 220. Tutaj damy 220 i zobaczmy teraz. O, teraz jak już wyleci, to bardzo ładnie. To teraz odbijmy, żeby chociaż coś się odbiło, i zobaczmy, tu też się kończy. Jeśli komuś by to przeszkadzało, to zawsze pamiętajcie, mamy możliwość bez żadnego problemu zmienić ustawienie naszych paletek troszkę dalej. Czyli minus 200 i tutaj również na 200. Wtedy będą jakby bliżej siebie, będzie więcej tej przestrzeni. I teraz za każdym razem, jak ruszymy, spoko. Piłka wylatuje. Spach. Ok. Jak wyleci, zaczyna się od środka. Dobra. Jeśli ktoś chciałby, żeby odczekało trochę czasu, zanim się zacznie kolejna gra, a nie szybko, to możemy zrobić, żeby na przykład jedną czy dwie sekundy poczekać. Przechodzimy znowu do piłki w takim układzie. I zobaczcie. Wybierzemy sobie tutaj oczekiwanie. Przejedźmy. Wygląd nie. Zdarzenie. Jest. Kontrola. Czyli w takiej sytuacji ustaw XY i czekaj jeszcze ze startem jedną sekundę. Dobra. Ok. W obu przypadkach zobaczcie. Ok. Kończy się. Czekamy sekundę i dopiero startuje. Zobaczcie. Jest tutaj, wydaje się, że jedna jest niesprawiedliwość, ponieważ jeśli ten zawodnik przegra, to piłka powinna lecieć w drugiego. Czyli za każdym razem powinniśmy też, możemy oczywiście, jeśli chcemy takie zasady, obrócić nasz kierunek o 180 stopni. Czyli poczekać, ale też o 180 stopni. Czyli jeżeli ja wygrałem, to następna piłka będzie leciała do mnie. Żeby było sprawiedliwie. Czyli trochę jak w piłce nożnej: jak strzelą nam gola, to my zaczynamy. To my mamy piłkę. I tutaj będzie podobnie. Zobaczcie, piłka wyleciała, to teraz leci w tą stronę. Ok, tu wyleciała, to poleci w tą stronę. Więc bardzo, bardzo fajnie. Ok, mamy coś takiego. Teraz przydałoby się policzyć jakieś punkty. Od tego mamy, jak już wiecie, zmienne. Ustawiliśmy sobie zmienną speed, prędkość na 10, ją zmieniamy, ukryliśmy ją też, żeby nie była widoczna, zmieńmy, utwórzmy sobie jeszcze dwie zmienne. Gracz niebieski, punkty, czy tylko dla tego duszka, dla którego ustawiamy, to nie ma znaczenia, w naszym wypadku tutaj możemy ustawić dla wszystkich duszków, dobrze gracz niebieski. punkty i utworzymy sobie też i drugą zmienną, zmienną gracz czerwony. punkty. Dobrze. Więc mamy te dwie zmienne i chcielibyśmy je ustawić. Ustaw gracz czerwony punkty na 0 i ustaw gracz niebieski punkty na 0. I teraz za każdym razem, kiedy któryś z tych graczów wygra, zmienimy ich liczbę punktów. Oczywiście możemy ich tutaj gdzieś spróbować przenieść yy, na przykład na dół. Ustawić ich jakoś inaczej też, jak będziemy chcieli. No na razie niech będą w tym miejscu. Dobrze. Sprawiedliwiej będzie gdzieś tu. Dobra. Grat czerwony. A, są odwrotnie. No dobra. To odwrotnie, to odwrotnie. Mamy to. Gracz niebieski 0, gracz czerwony 0. I teraz za każdym razem będziemy zmieniać. Jeśli wygra ten gracz, czyli gracz minus 220, pozycja x będzie tu, to wygrywa czerwony. Czyli gracz czerwony zmień punkty o 1, dobrze. A tutaj ustaw, czy zmień, przepraszam, gracz czerwony zmienimy gracz niebieski o 1. Kolejność tutaj nie ma znaczenia, tak naprawdę. Ważne, żeby ten czas, jedna sekunda, był na końcu, a reszta to i tak ustawi się wcześniej, więc to bez znaczenia, gdzie. Natomiast my możemy najpierw yy, tak jak chcemy. O, dobra. Yy, jest w porządku. Nie będę tego przedstawiał, tym bardziej, że coś mogę rozwalić. <laughs> tak to się dzieje. Dobra. Spróbujmy uruchomić. Czy punkty się zmieniają? Tak, gracz niebieski zdobył punkt, gracz czerwony zdobył punkt. Super, mamy to. No i chcielibyśmy jeszcze w jakiś sposób zakończyć tą naszą grę. To znaczy, jeżeli któryś z graczy ma 10 punktów, to żeby nastąpiło zamknięcie gry. Więc kolejne nasze sprawdzenie sobie zrobimy, zobaczcie, kontrola. I teraz, jeżeli to, kolejne już. Ok. Czyli już tu trochę niżej, jeżeli to. I co teraz sprawdzimy? Znowu lub. Czyli jeżeli jeden ma 10 punktów, lub jeżeli drugi ma 10 punktów. Czyli jeżeli ten ma 10, lub ten ma 10, ale kto 10? Jeżeli zmienna, tak? Czyli jeżeli gracz niebieski będzie 10. Ok. Oczywiście tak nie można, bo zobaczcie, nie pasuje. Więc tu wracamy do naszych wyrażeń. I tutaj sobie zrobimy coś takiego. Większe albo równe możemy ustawić. Ok. Czyli damy 1. Czasami mi nie wchodzi, Wam pewnie też nie będzie wchodziło. W sensie jest dobrze, tylko trzeba trafić. Czyli jeżeli 1x będzie równy 10, bądź drugi, nie x, a jed, wynik jednego gracza będzie równy, tyle. Zobaczcie, to nam się udało. Czyli jeżeli jeden gracz będzie miał 10 lub drugi gracz będzie miał 10, to tą grę będziemy mogli zakończyć. Wrzucamy to tu. Stajemy, dawiamy, da, dajemy prawidłowe zmienne, nieważne która, bo obie są takie same warunki. Gracz czerwony równa się lub ten gracz się równa. Co co wtedy zrobimy? No, Zakończymy grę. Niech to będzie na przykład hmm, wygląd. W wyglądzie sobie wybierzemy, powiedz. Koniec gry. OK. Koniec gry. No, i chcemy, żeby gra się zatrzymała, więc znowu wypadałoby ustawić x i y na 0, żeby już nie było dalej gry. Czyli zmień ustaw. Ustaw x na 0, ustaw y na 0 i teoretycznie będziemy mieli koniec gry. Oczywiście nie chce mi się testować aż do 10, to wy już sobie potestujcie. Będziemy testować. Zawsze dobrze sprawdzić, czy to działa. Zróbmy sobie do 3. I prośba, dajmy jeszcze ten efekt dźwiękowy w przypadku odbicia paletką, bo lubię takie elementy, więc mamy tutaj dźwięk i przy każdym odbiciu paletką zrobimy sobie ustaw, zagraj dźwięk pop. Dobra, zmień prędkość i zagraj dźwięk pop, zobaczmy. Weźmy na duży ekran, żebyśmy to ładnie zobaczyli. Zobaczcie, prędkość została wyzerowana. U, teraz poszło hardkorowo się odbiło. No ale i tak czasami bywa. O, no nie udało mi się jej uratować tej piłki. Dobra, próba techniczna. I kto wygra ostatni, będę losowo. Grat czerwony, koniec gry. Zobaczcie. Nastąpił koniec gry. Jak chcemy jeszcze raz zagrać, widzimy, kto wygrał czerwony. To wyłączamy i włączamy od nowa, i wszystko nam się resetuje, i grać możemy dalej. Dobrze, oczywiście w tej grze możemy sobie jeszcze mnóstwo innych rzeczy porobić. Jedną z nich jest na przykład wybór tła. Możemy sobie własne tło na przykład narysować. Hmm. Narysujmy, może, niech to będzie jakieś boisko. Okay. Boisko, piękne boisko, tutaj sobie zrobimy. Pewnie musimy kwadracikiem jakimś, o, jak fajnie. Dobra, mamy kwadracik. Tutaj sobie zrobimy jakieś bramki. Tudzież pole karne. Ok, tu pole karne niech będzie. Skopiujemy. ctrl C, ctrl V. Dobra. Nie wiem, czy to tak trochę, trochę nie teges. Ten, nie ten teges, ale nobody is perfect. Dobra, jest. Tutaj sobie zrobimy jakąś linię. Oczywiście to nie jest uczciwe, bo. W tym sensie nie jest uczciwe, że yy, bramka jest tutaj po całej długości pola karnego. No ale co się będziemy czepiać? Taki pierdółek, może to boisko trochę takie o, o niech będzie, dobra, mamy i teraz możemy sobie na tym boisku grać. Piłkę pięknie, gole wpadają i super. Yy, jest wiele rzeczy, w których powinniśmy tutaj jeszcze popracować, nad którymi powinniśmy popracować między innymi jakość tego odbijania, między innymi jakość tego kodu. To znaczy zobaczcie, tu zrobiliśmy dwa razy, jeżeli bardzo bardzo podobnym kodzie, yy, czyli sprawdzenie, który gracz wygrał, moglibyśmy to rozdzielić, ale nie chcę wam jednego przy pierwszej grze, przy pierwszym spotkaniu z waszym programowaniem tutaj zam, na, namieszać tutaj, więc wszystko co zrobiliśmy wydaje mi się ok. Możecie sobie dalej gdzieś z różnymi rzeczami potrenować, poćwiczyć, a ja pomyślę, jaką sobie następną grę zrobimy. Jak macie jakieś propozycje, to oczywiście też piszcie w komentarzach, może coś wspólnie właśnie coś, co byście chcieli, to zróbcie. To zrobimy razem, rzecz jasna. No i myślę, że będzie fajnie. Dziękuję wam serdecznie za to spotkanie i do zobaczenia. Proszę o lajka, like proszę o komentarz. Jeżeli Wam się podobało. Hej!